Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy w ośrodku Dobrym Bracie i tutaj mój kolega Dobry Brat wyprowadza moją mamę, kolega Pustelnik. Zresztą znacie go z poprzedniego filmu. Idziemy tutaj, piękne jezioro. Piękne jezioro mamy. Tutaj jest piękna kawiarnia też. Widać, jest kawiarnia. A tu mamy piękny teren. I tutaj jest ośrodek rehabilitacyjny Dobry Brat. A w Dobrym Bracie, tutaj, proszę bardzo, tu jest piękne, zadbane drzewka. Proszę bardzo, jakie ładne drzewko. O, no tutaj widzę, że ogrodnik jest w akcji, gdzieś się schował. Pewnie tam, a, ale tutaj pełna łódź jest nagrzana już z ziemią. I tu będą zasiane pewnie jakieś piękne kwiatki w tej łodzi. Bolesław się nazywa ta łódź, no bo ona jest z żywicy. A tam jest piękny teren i kąpielisko, gdzie się można kąpać. Właśnie nadchodzi moja mama z Dobrym Bratem, z Wojciechem. No. Ja zapowiadam wszystko, co się dzieje. A tutaj piękne, domki i piękna dzisiaj pogoda jest, bo dzisiaj mamy... Co my dzisiaj mamy za dzień? Mamy dzień w kwietniu. Mamy wtorek, kwiecień. Pierwszy wtorek po świętach, nie? Znaczy po pierwszej niedzieli po świętach, o. Tak powiem. To będzie łatwiej zidentyfikować 2016 rok, prawda? I tak to jest. I tutaj są piękne domki. I tutaj jest grill. Tu można grillować. Czy Państwo na grilla idą? Na grilla. No. To trzeba rozpalić ognisko. Ogniska było. Gdzie pani powie, czy tu już było ognisko? Proszę panią, było tu ognisko? I co, jak ładnie się udało? Wędzone. Wędzone. Jaka kiełbaska była? I kiełbaski śpiewali, i piosenki. I piosenki tu śpiewaliście. I ile was tu było na tym ognisku ludzi? Dużo ludzi? Dużo ludzi, proszę panią, było? A, proszę mamy. Dobre. No dużo ludzi było w tym Dobrym Bracie? Na tym ognisku? Tak piekli te kiełbaski, że to się wygięło. No dużo kiełbasek, znaczy kiełbasek było dużo. Kiełbasek było dużo. I tutaj na taki dźwigu podnoszone do góry, nad ognisko, a potem z tego ogniska może, kolega zademonstruje, jak to się robi. Nacisnąć i nad ognisko postawić. Jak to się robiło. To trzeba nacisnąć i, podwiesić nad ognisko wtedy. Jak to się robi? Naciśnij mocniej. O, i tutaj się wieszało. O, nie tak dalej, tylko pomalutko. Panie, panie w krawacie. I teraz z powrotem zawieszamy. Nie, no porządnie proszę, tak jak było. O, pomału, spuścić, pomalutku. Nie. Ja tu ustawię. O, teraz dobrze. Teraz będzie dobrze. Pan się nie nadaje do rożna. Pan by połowę kiełbasek wysypał. Połowę kiełbasek by mi wysypał. O, tam jest dla wędkarzy stanowisko. Proszę bardzo, tu można łapać ryby na tym stole. Specjalne stanowisko dla wędkarzy. Tam jest taka ryba. I ten pomost jest dla wędkarzy. I tak to wygląda. I tak wygląda w Dobrym Bracie. W Dobrym Bracie można sobie nawet upiec na grillu kiełbaskę, a nawet można tu suszyć gacie w Dobrym Bracie. To jest taka fucha, że tu jest starszy rożnowy. To znaczy, tu jest specjalista od obsługi grilla. Grillownik. No, nie rożnowy, tylko grillowy, proszę pana, grillowy. Mama mówi, że rożnowy. To nie, to jest grill. Grillowiec, no, grillowanie, to się nazywa grillowanie. No musi mieć krepę. Tych kiełbasek musi sporo. No pan ma żelazną rękę, ale te żelazo ciężkie. Niech pan powie, ciężkie żelazo, co było? Ciężkie było. No mało panu krawata nie urwało i brody. I brody też. No tak to było niestety z tym. No tak to u Dobrego Brata jest. No zapraszamy do Dobrego Brata, szczególnie tego lata 2016 roku. Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk, Sławomir Ziembiński, wasz reporter z Dobrego Brata. Pozdrawiam. Ciao.